Dzień dobry na półmetku błogosławionego Adwentu 2020. Witam każdego o poranku w trzecią niedzielę Adwentu 13 grudnia 2020 roku z wnętrza Ewangelickiego Kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie. A czynię to hasłem rozpoczynającego się kolejnego adwentowego tygodnia, a są to słowa zapisane w księdze proroka Izajasza, gdzie w 40 rozdziale i wierszu 3 i 10 czytam. Przygotujcie na pustyni drogę pańską. Oto wszechmocny Pan przychodzi w mocy. Zapaliliśmy kolejną, trzecią już adwentową świecę na naszym wieńcu. I patrząc na te trzy płonące świece, z jednej strony, tak mi się wydaje, jesteśmy zadowoleni, że zbliża się ten radosny, pogodny, bożonarodzeniowy czas. Zdajemy sobie sprawę, że będzie on zupełnie innym, odmiennym niż te, które dane nam było wcześniej przeżywać, do których żeśmy się przyzwyczaili. A z drugiej strony jesteśmy przerażeni, że tak szybko mija czas, ucieka dzień za dniem. Mówimy, że już Wigilia stoi u drzwi. U drzwi stoją święta Bożego Narodzenia, a my mamy jeszcze do zrobienia to czy tamto, trzeba to czy tamto przygotować. Jeszcze trzeba wykonać niejedną rzecz, aby dobrze przygotować się do tego czasu, który przed nami. Jednakże, czy o to chodzi naprawdę w Adwencie? Dziś ewangelista Starego Testamentu, prorok Izajasz, wzywa nas do przygotowania na pustyni drogi pańskiej. Co mówią te słowa? Jako chrześcijanie znający Boże Słowo, znający Ewangelię, czytający Ewangelię, powiemy, że Izajasz w swoim profetycznym widzeniu patrzy na działalność herolda Jezusa Chrystusa, na działalność Jana Chrzciciela. Ona związana jest z pustynią. Jan zwiastuje dobrą nowinę tam, na pustyni. Do niego przychodzą ludzie o różnej pobożności, religijności, o różnej narodowości. Jan wzywa ludzi na pustyni do wejrzenia w siebie, do skonfrontowania swojego własnego życia z prawdami Bożego Słowa. Jan zachęca ludzi do zawrócenia z błędnej drogi. Jan powiada, że za nim idzie ten, który przynosi zbawienie. I wielu, słysząc tę radosną wieść, zawracało z błędnych, pustynnych dróg i postanawiało iść śladem zapowiadanego Pana. Jednakże słowa proroka Izajasza mają wartość ponadczasową. Jestem przekonany, że one dotyczą każdego z nas, dotyczą mnie i ciebie, drogi słuchaczu. My także jesteśmy na pustyni swojego życia. W nasze życie zaczyna wdzierać się nerwowość. Innym razem jesteśmy zagubieni otaczającą rzeczywistością i wówczas zapominamy o tym, co naprawdę jest istotą Adwentu. I kolejna zapalona świeca na adwentowym wieńcu przypomina nam, że Pan jest blisko. Naprawdę On jest blisko. Zresztą wszelkie znaki na niebie i na ziemi mówią, że On stoi u drzwi i puka i pyta, czy mogę wejść. Czy ja naprawdę chcę pozwolić Mu wejść w moje życie? Pierwsze muszę przygotować swoje puste serce. Potrzebuję Jego słowa. Potrzebuję naprawdę społeczności z Nim. Potrzebuję modlitwy, szczerej, nieobłudnej modlitwy, aby przygotować się na spotkanie z Królem Adwentu. Prostować swoje ścieżki.
to pozwolić Chrystusowi zawładnąć swoim życiem. I zdając sobie z tego sprawę, wołam dziś z pieśniarzem: dziś przychodzę, Panie mój, tak jak wzywasz mnie, by wielbić Cię. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron, manną z nieba, tak jak kiedyś nakarmiłeś lud izraelski na pustyni, manną z nieba, na pustyni dnia, nakarm duszę mą. Tylko w ten sposób zdaję sobie sprawę, że mogę przygotować na pustyni życia drogę Pańską. I życzę wszystkim Wam, drodzy słuchacze, życzę sobie dobrej, błogosławionej niedzieli. Życzę bliskości Pana oraz dobrej refleksji nad prawdą emanującą z Bożego Słowa. Pozostańcie z Bogiem. Pamiętajcie, że dziś o 15:50 w TVP3 transmitowane jest nabożeństwo. To także pomoc w prostowaniu swojej drogi w adwentowym czasie. Pozostańcie z Bogiem, a On niech Wam błogosławi teraz i na wieki. Amen. Z Bogiem. Do zobaczenia.